Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Tajemnice Bezpieki w Instytucie Pamięci Narodowej w przystanku Historia przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Witam serdecznie tych, którzy są tutaj na miejscu licznie i tych, którzy oglądają nas za pomocą streamingu. Witam Państwa serdecznie. I dzisiejszym tematem naszego spotkania jest polski wywiad versus wojskowy wywiad GRU. Dyskusja wokół książki, ważnej myślę, która się pojawiła całkiem niedawno na rynku wydawniczym tutaj w Polsce, nakładem wydawnictwa LTW, która da nam, jakby to powiedzieć, kapitalny obraz starcia dwóch wywiadów na przełomie roku 1919-1920, czyli wojny polsko-bolszewickiej i wyniku tego starcia dla nas bardzo pozytywnego, a jednocześnie kapitalną charakterystykę służb sowieckich. Po mojej prawej stronie pan generał Andrzej Kowalski, który jest autorem książki zatytułowanej Założycielska klęska GRU, zwycięstwo oddziału II wojny polsko-bolszewickiej. Po mojej drugiej lewej stronie pan dr Paweł Piotrowski, Wojskowe Biuro Historyczne i pan Dominik Smyrgała, i tutaj cytuję, Instytut Historii Wojskowości Akademii Sztuki Wojennej. Pozwolicie Państwo, że usiądę i przejdziemy już do meritum sprawy. Oczywiście pytania będziemy zadawać po rundach związanych z naszą dyskusją tutaj wśród gości i oczywiście Państwo będziecie mieli możliwość wypowiedzieć się, czy też zadać pytanie autorowi, czy uczestnikom tutaj debaty. Dobrze. Andrzeju, Ty popełniłeś tą książkę, jak ja dobrze zrozumiałem, jako taka gorzki prezent dla służb obecnych rosyjskich, które świętowały niedawno stulecie powołania wojskowego wywiadu GRU. To jest dokładnie 5 listopada 2018, tak? Skąd ta książka się wzięła? Znaczy jakby skąd pomysł na to opracowanie i jaki ci cel przyświecał? Może tutaj pomogę ci, proszę bardzo. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim. Na początku bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli mi tę książkę pisać. Dziękuję też bardzo wydawnictwu, które je wydało. Dziękuję recenzentom. I przepraszam wszystkich za mój głos, który się może skończyć w trakcie naszego spotkania. Spróbuję troszkę powiedzieć o genezie tej książki. Jak to często bywa, splot różnych natchnień i przypadków. Jeden z kolegów z Instytutu Wojskowości Akademii Sztuki Wojennej organizował konferencję o łamaniu szyfrów w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. I w związku z tym spytał mnie, cóż można by na ten temat opowiedzieć. Poprosiłem go o listę już zgłoszonych prelegentów i zauważyłem, czytając zaproponowane referaty, że właściwie nie ma w ogóle ani słowa o przeciwniku oddziału drugiego. No przecież oddział drugi miał jakiegoś przeciwnika, czyli musiał mieć jakiś wywiad wojskowy po stronie bolszewickiej. No i wtedy właściwie pierwszy znak zapytania, postawiłem sam sobie pytanie, czy ja właściwie wiem, co to było. Słyszałem o tej rocznicy stuletniej GRU, ale przecież wiadomo, że GRU powstało sporo później. No więc tutaj zacząłem drążyć temat i poszukiwać tych faktycznych praźródeł Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej. No i wtedy powoli odkryłem najpierw, że istniał jakiś Razwiedupr, czyli razwiedywacjelne uprawnienie generalnego sztaba, ale jeszcze była wcześniejsza postać, czyli Registupr, registracjonne uprawnienie.
I to był ten faktyczny przeciwnik oddziału drugiego. No i jak zobaczyłem, że właściwie prawie nic o nim nie ma, czyli w polskich publikacjach praktycznie nic nie znalazłem, poza jednym artykułem wydanym przez profesora Grzegorza Nowika w EMOWie, w wydawnictwie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to właściwie poza tym nic. Jakieś okruchy, strzępy. Pomyślałem, że koniecznie trzeba nadrobić ten brak, wypełnić tę lukę, no bo jesteśmy tak bliskim sąsiadem Rosji i tak poważne możemy mieć z nią problemy, tak myślałem, kiedy zaczynałem pisać książkę, że trzeba koniecznie opisać początki wywiadu rosyjskiego w wydaniu wojskowym, po to, żebyśmy lepiej rozumieli przeciwnika, przed którym stoimy teraz. No i zaczęło się poszukiwanie źródeł, bardzo trudne, bardzo żmudne. Najciekawszym odkryciem było to, że właściwie jeśli chodzi o źródła, to nie mogę oprzeć się wrażeniu, że Rosjanie wydzielili pewien bardzo wąski zakres dokumentów ze swoich archiwów, który został udostępniony badaczom rosyjskim. I jest kilku autorów, którzy opisywali historię GRU z lat wczesnych, tych od 17 roku. I właściwie we wszystkich książkach tak naprawdę cytowane są te same dokumenty, czyli jakaś komisja historyczna prawdopodobnie po stronie rosyjskiej zdecydowała, że obraz GRU, który ma powstać, ten najstarszy obraz GRU, protoprasty GRU, ma być bardzo ściśle zamknięty zestawem dokumentów. Nikt nie wykroczy poza ten zestaw. To tym bardziej mnie inspirowało do poszukiwań i do przemyśleń. Stąd też w końcu zebrało się tyle materiału, że uznałem, że trzeba wydać książkę. Nie jest to książka jakoś bardzo duża, bardzo obszerna, ale naprawdę ciężko byłoby znaleźć więcej źródeł, żeby tę pozycję rozbudować. Ja rozumiem, że ta wyjątkowość twojej książki wynika nie tylko z tematyki, po raz, no chyba jedna z pierwszych poruszanych, jeżeli chodzi o młodość wywiadu wojskowego sowieckiego, ale z tego, że korzystałeś z rosyjskich źródeł wprost, tak? Czy się mylę? W bardzo niewielkim stopniu. Jedna właściwie publikacja zawiera, publikacja wydana w Rosji, zawiera zestaw dokumentów, na których tak naprawdę opierali się wszyscy inni autorzy. No i te dokumenty oczywiście przeglądałem. Jest to kilkadziesiąt dokumentów opisujących rosyjski wywiad wojskowy z tamtego czasu. A poza tym oczywiście też opierałem się na publikacjach wydanych przez rosyjskich autorów, ale tylko oczywiście w języku rosyjskim, bo nie są one tłumaczone na język polski. Właściwie w Polsce chyba nie ma żadnej publikacji, która by opisywała tak wczesne lata GRU. Tak, bo to są trzy lata pierwsze funkcjonowania, prawda? 1919, 20, 21 i właściwie tłem najważniejszym jest wojna polsko-sowiecka. Tytuł jest bardzo frapujący, bo to jest tytuł założycielska, Klęska GRU. Państwo za chwilę zrozumieją, na czym polega odbijanie się czkawki do dnia dzisiejszego, tego co opisał generał Kowalski w tej książce, jeżeli chodzi o Rosjan. I podtytuł jest Zwycięstwo oddziału drugiego w wojnie polsko-bolszewickiej. Otóż na zakończeniu autor pisze tak. Obchody stulecia GRU wydobyły z zakamarków historii registru PR dzięki czemu można w ułamkowym fragmencie spojrzeć w oblicze przeciwników oddziału drugiego z lat 1919-1920. Chociaż zarówno wywiad polski, jak i sowiecki powstawały w tych samych latach i w podobnych warunkach, mam na myśli tworzenie zrębów nowej państwowości, to jednak zwycięstwo w 1920 roku przypadło oddziałowi drugiemu, czyli polskiemu wywiadowi. Powyżej ukazane zostały niektóre przyczyny szczęśliwego dla nas finału starcia wywiadów. Jednocześnie jest to wspaniała karta z historii polskiego wywiadu oraz niechlubna karta rosyjskiej historii, nic dziwnego, że tak długo skrywana. Jakbyś mógł w paru słowach, że tak powiem, no, jakbym dotknąć naszego ego i połechtać go, na czym
w kilku słowach polega to zwycięstwo oddziału drugiego nad wojskowym wywiadem w wojnie polsko-bolszewickiej? Tak w skrócie. Najprościej rzecz ujmując, chodzi o to, że cała strategia wojny polsko-bolszewickiej po stronie polskiej była budowana tak, że wkalkulowano w to uzyski wywiadu. Marszałek Piłsudski korzystał bezpośrednio z tego, co uzyskiwał polski wywiad wojskowy. Planując operację warszawską, czytał meldunki, które przysyłał mu wywiad wojskowy. W przypadku Rosjan tak nie było. W przypadku Rosjan ważniejsze były pewne idee polityczne, czynniki polityczne. Ważniejsze było realizowanie narzuconego politycznego scenariusza, a materiały zdobywane przez wywiad nie dość, że były bardzo słabej jakości, to jeszcze tak naprawdę nie były na tyle użyteczne dla szefostwa państwa, aby faktycznie wpływać na podejmowane decyzje. Można powiedzieć, że wywiad wojskowy polski wprost przyczynił się do zwycięstwa Polski nad Rosją, a wywiad bolszewicki wojskowy, pomimo tego, że próbował oczywiście zdobywać informacje, próbował pracować, nie był w stanie uzyskać w kluczowych momentach tych istotnych informacji, które by spowodowały, że Rosjanie zweryfikują swoje plany ataku na Warszawę i w inny sposób poprowadzą swoje działania wobec polskich sił zbrojnych. No tu jest tak, rozwinę jakby to uzasadnienie tego blamażu sowieckiego GRU, czy też wcześniej tego Registruku, które zawarłeś w swojej książce w rozdziale Nacisk polityczny, dlatego że ta książka jest, proszę Państwa, i opis sowieckiego wywiadu jest bardzo teraźniejsza. Zaraz Państwo zrozumieją, o co chodzi. Autor, jakby tłumacząc generalnie tą wpadkę i blamaż sowieckiego wywiadu, pisze tak. Cele polityczne były decydujące, determinowały niemal całkowicie sposób działania Armii Czerwonej. Fakt ten był podstawową przyczyną klęski bolszewików w wojnie z Polską. Taki modus operandi miał ogromny wpływ między innymi na pracę wywiadu, co często pozostaje nieuświadomione. Najistotniejsze z założeń politycznych szło w tym kierunku, że wojna obejmuje obszar większy niż ziemie polskie. Oznaczało to zapotrzebowanie na informacje z wywiadu strategicznego, agenturalnego, którym co do zasady Registrup był, ale faktycznie takimi możliwościami nie dysponował. I dalej. Perspektywa polityczna miała przemożny wpływ na wojskowe kręgi decyzyjne. Trudno sobie w tamtych warunkach wyobrazić, aby specjaliści wojskowi mogli zakwestionować założenia polityczne Lenina. Z dzisiejszej perspektywy prawie niemożliwe do odtworzenia są realia, w których jakkolwiek polemika z głównymi założeniami rewolucyjnymi nie była możliwa. Czy to nie te same błędy, panowie, spowodowały tą pierwszą klęskę Rosjan w wojnie napastniczej na Ukrainę? W słabym rozpoznaniu potencjalnego oporu przeciwnika? Jak myślicie? Czy to nie jest kalka tak naprawdę? Kto z panów chciałby rozwinąć ten temat, uwspółcześnić? Moim zdaniem autor antycypował, że tak powiem, przyszłość tym. To znaczy dla mnie decydującym błędem, jacy Rosjanie popełnili na Ukrainie, to jest właśnie złe rozpoznanie wojskowe, społeczne, mobilizacji społeczeństwa do oporu przez politykę, przez polityków, przez Kreml. Troszkę ja bym na to spojrzał inaczej. Często jest tak, że służby wyczuwają podświadomie to, co chcieliby od nich się dowiedzieć decydenci, nazwijmy ich politykami. I w sytuacji obecnej mamy do czynienia właśnie też z takim klasycznym przykładem, że służby przekazywały informacje, które politycy chcieli usłyszeć. I podobnie wówczas podczas wojny
polsko-bolszewickiej był generalny cel strategiczny kierownictwa bolszewickiego, jak pięknie to zostało ujęte literacko, po trupie Polski do serca Europy, więc ci decydenci polityczni dostawali informacje właśnie dotyczące tego, że Polska jest krajem, który dojrzał do rewolucji, że jest w Polsce ogromny bunt klasy robotniczej, że Polska cała strajkuje, czeka na nadejście Armii Czerwonej, która wyzwoli robotników i chłopów spod poddaństwa tak zwanych polskich panów. No oczywiście okazało się to ogromnym błędem strategicznym, który zaowocował klęską sowiecką pod Warszawą. No i myślę, że podobnie będzie i na Ukrainie, że oczekiwania zbiegły się, oczekiwania polityków zostały trafnie odczytane przez decydentów z odpowiednich służb wywiadowczych i dostawali takie materiały, które posłużyły do podjęcia decyzji o denazyfikacji, jak to propaganda rosyjska dzisiaj mówi. Natomiast jeszcze chciałem dwa zdania dotyczące samej książki i tematyki dodać tu do tego, co autor powiedział. Otóż jest to nie tylko pierwsza książka, która pokazuje w oparciu o literaturę rosyjską początki funkcjonowania wywiadu wojskowego bolszewickiej Rosji. Jest to w ogóle pierwsza książka w języku polskim, która dotyka tematyki wywiadu wojskowego w całym okresie międzywojennym, czyli tego Razwiedupru później, czyli dzisiaj nazywanego GRU, opierająca się o literaturę i o zbiory dokumentów rosyjskie. Dotychczas nasi historycy zajmujący się, tak nowocześnie nazywamy to, służbami specjalnymi, bazowali jedynie na opracowaniach wytworzonych przez polski wywiad, przez oddział drugi, dotyczących tego, jak funkcjonuje, czym jest wywiad wojskowy Związku Sowieckiego w okresie międzywojennym. To bardzo myli odbite szkło, czyli w naszej literaturze dotychczas funkcjonują informacje dotyczące działalności wywiadu sowieckiego, nie pochodzące z źródła, czyli pochodzące z literatury rosyjskiej i ze zbiorów dokumentów, których bardzo dużo było w ostatnim dwudziestoleciu wydawanych, dotyczących właśnie działalności wywiadów i wywiadu politycznego, INO czy Razwiedupru, tylko opierają się te publikacje na materiałach polskiego przedwojennego wywiadu. Jak wiemy, jest to krzywy obraz. Dlatego tym cenniejsza jest ta praca, że ona sięga do literatury rosyjskiej. Dziękuję. Panie Dominiku, pan był recenzentem tej książki, bo to trzeba też powiedzieć, że ona jest naukową pozycją, prawda? Ma całe to oprzyrządowanie związane z warsztatem naukowym, czyli przypisy, literaturę, etc., teraz pewien układ, strukturę. Znaczy, nie chcę pytać, jak by pan pochwalił ją jako recenzent, ale gdy pan uwypuklił najważniejsze trzy elementy, które z pana punktu widzenia i doświadczenia i pracy, jaką pan wykonuje, należałoby opinii publicznej zaprezentować z tej książki. W tym zakresie Paweł mi już chleb trochę zabrał, ale dlatego ja bym się jeszcze do poprzedniego pytania odniósł i to nie będzie coś bardzo, powiedziałbym, uspokajającego. To znaczy, żeby zrozumieć jeszcze kulisy wojny polsko-bolszewickiej, zresztą z autorem o tym rozmawialiśmy, to trzeba trochę zrobić coś, czego się od 30 lat w Polsce nie robi, ponieważ wraz z przemianami ustrojowymi zostało to odrzucone a priori i już nikt do tego nie zagląda, a wszystkie egzemplarze wylądowały na śmietnikach albo na łóżkach polowych różnych osób wyprzedających swój majątek w czasach bardzo głębokiego kryzysu. Mówiąc krótko, trzeba zapoznać się z myślą Włodzimierza Ilicza, żeby zrozumieć, że racjonalność państwa motywowanego ideologicznie oraz państwa autorytarnego, wręcz totalitarnego, jest zupełnie inna niż racjonalność państwa
państwa zachodniego. To, co nam się wydaje nieracjonalne, nieprzewidziane, co nam się wydaje błędem, z perspektywy kogoś, kto ma zupełnie inny system wartości i przede wszystkim nie grozi mu tak zwana alternacja władzy, mówiąc krótko, wybory, po których władzę może stracić, zupełnie ma inny wydźwięk, inną wartość, inną wagę. Przeważnie nie ma jej żadnej. Jest w tym też coś takiego, że dość konsekwentnie najpierw bolszewicy, potem KGB i być może nawet teraz to też widzimy, ten cały chów wychowany w dialektyce marksistowsko-leninowskiej ma tak spaczone spojrzenie na świat, że pomija istotne znaczenie niektórych czynników, przypisując im złą wagę. I tym przykładem dla mnie najbardziej uderzającym czegoś, co oni w swoich rachubach nie biorą pod uwagę, a tym błędem się okazuje, jest siła idei narodowej. Nawet najlepszy znany mi analityk długofalowy strategii komunistycznej, decepcji, dezinformacji, czyli notabene zbieg z KGB, który sam to robił, dlatego taki dobry, tak? Czyli Anatolij Golicyn w jednym istotnym aspekcie popełniał błędy w swoich analizach. To znaczy, jak się czyta Golicyna, to tam różni ludzie liczą, że 90% parę, to tam te procenty nie mają takiego znaczenia, ale jak się czyta książki Golicyna, czyli Nowe kłamstwa w miejsce starych oraz niewydaną po polsku The Perestroika Deception, to uderza człowieka trafność jego przewidywań. Począwszy od numerów typu Zjednoczenia Niemiec, Okrągły Stół w Polsce i inne rzeczy. Tak? To po prostu on pisze z wyprzedzeniem, że coś takiego może mieć miejsce i on taki obraz wydarzeń przewiduje, no bo generalnie ćwiczył to jako praktyk i twórca tego wszystkiego, tak? Tylko że tam 20 parę lat wcześniej. Ale i on nawet popełnia istotne błędy w zakresie Jugosławii, bo nie przewiduje jej rozpadu, gdzie nacjonalizmy słoweńskie, ale przede wszystkim chorwackie i serbskie nie pozwoliły na przetrwanie tego państwa. I nie docenia siły też idei narodowej ukraińskiej. Dlaczego? No bo jednak wzrósł w tej marksistowsko-ideologicznej, marksistowsko-leninowskiej ideologii, która odrzuca ideę narodową jako coś, co generalnie jest tylko kolejnym narzędziem opresji przed totalnym wyzwoleniem po tym, jak komunizm wreszcie zwycięży. Nawet on taki błąd popełnia. I teraz dlaczego to jest tak istotne, żeby sobie z tego zdać sprawę i żeby sobie to założyć? Otóż w sytuacji, kiedy jest do osiągnięcia jakiś cel ideologiczny, racjonalność jest, powtarzam, zupełnie inna. Japończycy, nam się wydaje, absolutnie bez sensu napadli na Pearl Harbor. Ale dla Japończyków, którzy chcieli stworzyć azjatyckie imperium i to była siła napędowa ich gospodarki poprzez rozwój przemysłu zbrojeniowego, a którzy już się dławili tym, że mieli świetny przemysł, ale nie mieli surowców, atak na Pearl Harbor właśnie wtedy był unikalną sytuacją, która mogła im to pozwolić zrobić. Dlaczego? Francuzi, Francja wisi podbita. Wielka Brytania na śmierć i życie związana z Niemcami w Europie. Kolonie holenderskie do wzięcia bardzo łatwo, bo Holandia w całości okupowana przez Niemcy. Zostaje tylko Amerykanie. Załatwi się trzy lotniskowce i mamy efekt zaskoczenia strategicznego i wielką przewagę w pierwszym okresie. Notabene nie jestem taki mądry, tylko wymyślił to bohater mojej książki, tak? Czyli niejaki Marian Chodacki. Tak? To cytuję, prawda? Też przykład potencjału analitycznego oddziału drugiego naszego przedwojennego. Jeśli spojrzymy na pisma Lenina z tamtego okresu, to trzeba sobie zdać sprawę z tego, że naczelnym są takie dwie doktryny. Jedna jest na poziomie strategicznym, druga jest na poziomie taktycznym, pola bitwy. I obie biorą się z totalnego braku szacunku dla życia ludzkiego indywidualnego, typowego dla autorytarnej cywilizacji orientalnej, kolektywistycznej, gdzie liczy się dobro jakoś tam wspólne albo dobro elity władzy, a nie człowiek indywidualny. Pierwsza na poziomie taktycznym to jest powszechnie znana rozwiedka bojem, czyli rozpoznanie bojem, to znaczy wysyłamy, przeciwnik do nich tłucze, ale dzięki temu my sobie identyfikujemy pozycję przeciwnika i potem rozwalamy go masowym ogniem artyleryjskim albo wysyłamy już tak duży zagon, który tę pozycję zajmie. Notabene stosowane co najmniej od czasu powstania listopadowego, kiedy Paskiewicz zdobywa Warszawę, nie mając przewagi liczebnej. Dlatego wszyscy, jak mi mówią o tym mitycznym 3-1, że Ruscy muszą mieć, żeby zaatakować, to no to nie, proszę mi w to wierzyć, tak? Odcinkowo tak, w tym krytycznym miejscu, to owszem. Więc zasadniczo już Paskiewicz uderzył, nie miał przewagi jakiejś wielkiej, atakując oblężoną Warszawę, ale walnął w najwrażliwsze miejsce, czyli w Reduce Ordona i resztę znamy z poematu Mickiewicza, jak to się skończyło. I w więc to, ta rozwiedka bojem, tak? To znaczy, że tam jest coś takiego, że sprawdzimy, może się uda. Albo uderzmy, bo zobaczymy, jaki jest efekt, rozpoznamy przeciwnika.
I drugą tą ideą, już na poziomie strategicznym, i to jest ta idea, którą Lenin wprost zamieszcza w swoich pismach, ją definiując, a potem tłumacząc się z klęski w Bitwie Warszawskiej, wprost o tym opowiada w swoim przemówieniu na, tam nie wiem, 9. zjeździe chyba KC, wtedy jeszcze Wszechrosyjskiej Partii Bolszewików chyba, jeszcze to nie jest komunistyczna partia, no bo nie ma Związku Sowieckiego jeszcze. Więc on używa tego terminu prawierka sztyką, czyli sprawdzanie bagnetem. Numer jest bardzo prosty. Jak jest sytuacja, w której można wykonać zwrot zaczepny, to wbijamy bagnet w ciało przeciwnika. Jeśli trafiamy na stal, się wycofujemy. Jeśli trafiamy na ciało, wbijamy się tak głęboko, jak się da. I Lenin wprost tłumaczył tym atak na Warszawę, że widząc wrzenie rewolucyjne w Niemczech, widząc już to, co przed chwilą Paweł powiedział, czyli pierwsze zarzewie jakichś buntów społecznych w Polsce, sam mówi, że nie mogliśmy nie spróbować bagnetem. Tam wprost jest to powiedziane, że musieli sprawdzić, tak? Bo taka sytuacja w takim układzie mogła się nieprędko powtórzyć. Jaki to jest układ? A układ to jest taki, że już w 20 roku, a w 21 to już jest w ogóle zupełna tragedia i od tego zaczyna się potem słynna operacja Trust, która z kolei skończy się klęską polskiego wywiadu, sytuacja jest dramatyczna w zniszczonej wolną domową Rosji. Oni wiedzą prawdopodobnie, że to już jest ostatni moment, żeby spróbować wyjść na zewnątrz, bo za chwilę będą problemy wewnątrz. I ta próba się po prostu nie udała. 21 rok, bunt chłopów Gubernii Tambowskiej, wytruty gazami przez Tuchaczewskiego, bo zasadniczo inaczej nie potrafili, tak? To a propos tego, że Lenin był dobry, a Stalin zły. I potem już tak wielki kryzys i takie ryzyko utraty władzy, że uruchamiają tę swoją przesławną, wzorcową operację, która składa się tak naprawdę z wielu operacji. Dwie najważniejsze to NEP i Trust, czyli nowa polityka ekonomiczna, czyli pozorna liberalizacja gospodarki oraz teoretycznie istniejąca opozycyjna w strukturach władzy bolszewickiej Rosji carska organizacja, która z czasem przejmie władzę, która potem stała się zarzewiem tak strasznych klęsk, o których zresztą już nawet chyba kiedyś tu rozmawialiśmy. Ale do czego zmierzam? To trzeba patrzeć zawsze z perspektywy przeciwnika, czy coś jest racjonalne, czy nie jest. Bo z punktu widzenia Lenina w tamtym momencie można się domyślać, że w tamtych uwarunkowaniach była to ta możliwość, żeby na szybko rozlać od razu rewolucję światową, od razu zrobić Europę od Lizbony po Władywostok, bo notabene to w tamtych czasach to hasło się ukuło, do którego teraz Władimir Władimirowicz często wraca. Więc to trzeba się zastanowić, tak? Co jest na szali, co jest celem. Jeśli możemy zaryzykować, a spróbujmy, może się uda, może zrobimy rewolucję od razu, bez konieczności potem długiego okresu odbudowy, tego znowu, dwa kroki w przód, krok w tył, tak? Bez tego robienia kroku w tył. To też, a propos leninowskiej myśli, dwa szaga wpierw, szag nazad, tak? Taka strategia, że idziemy dwa kroki do przodu, no, a potem się musimy cofnąć, no bo powiedzmy, zaszliśmy za daleko, tak? A może spróbujmy zrobić trzeci krok do przodu, może się uda. No nie udało się. To test bagnetem wypadł negatywnie, trafili na stal, więc się cofnęli. Ale w ich własnej mentalności, w ich własnej strategii rewolucyjnej, gdzie życie ludzkie się nie liczyło, a mało tego, pamiętajmy, że tam było sporo mówienia o tym, kto będzie nawozem historii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to nie jest tak nieracjonalne, jakby się wydawało. To tyle, jeśli chodzi o tamto pytanie. Teraz jakie są walory książki? Przede wszystkim to, co powiedział już Paweł, tak? Czyli oparcie się na oryginalnym materiale i spojrzeniu z drugiej strony. Po drugie, i tu już może nie będę okoliczności opowiadał, ja osobiście stoję na stanowisku, że w pewnych aspektach, jak się ktoś wypowiada, to nie może być tylko teoretykiem. Nawet w Stanach kiedyś tak było, nie wiem jak jest teraz, żeby pójść na doktorat z politologii albo z nauki o bezpieczeństwie, czyli to security studies, zajmować się służbami, to trzeba było najpierw się wykazać, taki nieformalny wymóg był, przepracowanie przynajmniej 5 lat w branży, w jakikolwiek sposób. Nie brali na doktoraty z politologii prosto po studiach. Mówiąc krótko, żeby pisać o historii służb, dobrze jest być kimś, kto tego dotknął w sposób realny, no, pan generał dotknął tego w sposób ze wszech stron absolutnie realny, tak? Więc no właśnie. Od 30 lat, tak? 30 lat, 20 parę, tak? Ale po 30 ta kariera, proszę bardzo. I właśnie mówiąc krótko, i to jest najciekawsze, tak? Że w warstwie wnioskowej widać kogoś, kto mniej więcej wie, jaka jest praktyka, jakie są uwarunkowania psychologiczne pewnych rzeczy. Jak się, z drugiej strony, mi dużo łatwiej było prowadzić na stosunkach międzynarodowych na uczelni wszelkie zajęcia, wiedząc
znając pewne rzeczy od kuchni, przepracowawszy ileś lat najpierw w MSZ-cie. Jest prosty przykład, że potem jak ktoś, kto nie zna kontekstu, weźmie do ręki, nie wiem, dajmy na to dokumenty, które na temat danego kandydata na ambasadora w tym czy w innym kraju przedstawia się komisji parlamentarnej, to tam zawsze z tego wychodzi, że jest absolutnie najlepszym, najwybitniejszym, jednym, który da radę i w ogóle innych nie ma. Ale trzeba znać kuchni to, za czyim osobistym, frakcyjnym, politycznym, rodzinnym czy wszelkim innym kluczem ktoś idzie, tak? Albo innym. A to bardzo często jest swoją drogą rzeczywistość, którą znają właśnie służby przeważnie kontrwywiadowcze. I potem wychodzi cały szereg różnych dziwnych rzeczy. My teraz troszeczkę widzimy tę rzeczywistość z perspektywy wyglądając z archiwa IPN-u, tak? Gdzie okazuje się, że no, granie w gwardii generalnie pomagało, odwołując się do klasycznego sketchu. Z PRL-u. Dobrze, bardzo dziękuję Panie Dominiku za to. Zanim byśmy przeszli, bo chciałbym się trochę poznęcać nad tą Razwiedką i Glistrupem w trzech obszarach: kadry, agentura, organizacja, które świetnie zostały tutaj opisane, to właśnie Panowie mi natchnęli, żeby przypomnieć ten słynny rozkaz z 2 lipca 1920 roku Rady Wojenno-Rewolucyjnej Frontu Zachodniego, tak, numer 1423, tak, czyli sztabu, tak, rozumiem, sztabu po prostu wojskowego sowieckiego, kiedy szli na Warszawę. I on brzmi tak: nadszedł czas zapłaty w krwi rozgrobionej armii polskiej, utopcie przestępczy rząd Piłsudskiego. Skierujcie swój wzrok na zachód, na zachodzie decydują się losy światowej rewolucji. Przez trupa białej Polski przechodzi droga do światowego pożaru, na bagnetach przyniesie szczęście i pokój ludziom pracy, tak, Trocki. No, że tak powiem, pomylili się, aczkolwiek wektor działania pozostał. Dobrze, panowie, jak było z kadrami? Z kadrami tego pierwszego, że tak powiem, zrębu wojskowego wywiadu, tak? Czy to w całości carscy oficerowie, czy tylko i wyłącznie zawodowi rewolucjoniści? I czy to była mocna strona zalążka wywiadu wojskowego sowieckiego, czy też przyczyna wielu ich problemów, panie generale? Mówimy o stanie wywiadu wojskowego od listopada 18 roku, bo to jest tak naprawdę moment utworzenia wywiadu wojskowego, do którego przyznaje się historiografia rosyjskich służb specjalnych. Tak naprawdę wywiad wojskowy rosyjski już istniał w 17 roku, w listopadzie, czyli kiedy już przewrót bolszewicki ma miejsce, wszystko się już zmienia. No bardzo szybko przy głównodowodzącym armią, wtedy jeszcze imperatorską, tam istnieje przecież normalna komórka wywiadowcza. Bardzo szybko ona zostaje przejęta przez rewolucjonistów i na początku są to te same struktury, te same osoby, tylko kontrolowane oczywiście przez wtedy jeszcze bardzo małą i słabą partię rewolucyjną, partię bolszewicką. To wszystko trwa aż do 5 listopada 18 roku, czyli przez rok czasu mamy różnego rodzaju próby zastosowania narzędzia, którym jest wywiad wojskowy, w warunkach, kiedy teoretycznie już Rosja wycofała się z działań w I wojnie światowej, kiedy Rosja ogłosiła demobilizację, kiedy Rosja ogłosiła, że już przestaje być stroną w konflikcie zbrojnym, kiedy podpisała porozumienia z Niemcami, które w jakiś sposób czyniły po części Rosję ofiarą tego konfliktu zbrojnego. Nie było wtedy żadnej innej możliwości, chociaż Lenin tłumaczył, że przecież on to podpisuje tylko dlatego, żeby za chwilę na Niemców znowu napaść, ale on musi taktycznie taki ruch wykonać. Przez rok czasu jest próba jakiegoś porozumienia, wykorzystania tych struktur, które były dostępne. Ale bolszewicy doskonale sobie zdają sprawę, że muszą przejąć pełną władzę w państwie i to przejęcie władzy musi się też wiązać z przechwyceniem całkowitego zarządzania służbami specjalnymi. Mają oczywiście swoją
czrezwyczajną komisję, czyli to słynne ČK, które jest policją polityczną i walczy tak naprawdę o to, żeby władza przetrwała, no bo nic innego ČK nie robiło, jak właśnie to. Wyrzynali konkurentów Lenina i spółki i jednocześnie chronili nową władzę sowiecką przed jakąkolwiek formą uderzenia, które mogłaby po prostu tą władzę powalić. Ale też potrzebny jest wywiad wojskowy, bo tak naprawdę przecież rozgorzała jakaś tam forma działań zbrojnych na terytorium Rosji, na tej części europejskiej Rosji. Mamy tak zwaną międzynarodową interwencję, pojawiają się oddziały, które są przedstawiane w propagandzie rosyjskiej jako oddziały inspirowane przez Antantę. Są faktycznie walki, przecież normalnie dzieją się no, zwykłe działania wojenne. Tam jest tak, że są oddziały białych, które atakują komunistyczne oddziały, głównie Gwardii Czerwonej, czy jakieś pozostałości oddziałów wojskowych dawnej armii. To wszystko trwa. Centrala w Moskwie w ogóle nie rozumie, co się dzieje. Centrala w Moskwie ma potworny problem, żeby zebrać jakiekolwiek wiarygodne dane o tym, co się dzieje na ziemiach rosyjskich. Są takie dokumenty, gdzie komuniści właściwie, oni nie wiedzą, co jest. I wtedy powstaje w maju, po raz pierwszy w maju 18 roku powstaje taka organizacja, która jest wywiadem wojskowym, podporządkowanym bezpośrednio pod komisarza spraw wojskowych, czyli pod tak zwanego, no powiedzielibyśmy, ministra obrony, to ministra wojny. Oni używali formy komisarz. I to się nazywało oddział operacyjny komisarza do spraw wojskowych, tak zwany OPEROD. I to jest właściwie tak naprawdę pierwsza postać wywiadu wojskowego w Rosji sowieckiej. I do listopada jest to jedyny wydajnie działający zespół ludzi, który w końcu doprowadza do tego, że władza bolszewicka zaczyna rozumieć, co się dzieje na poszczególnych odcinkach lokalnych frontów. I to jest asumpt do tego, żeby powołać do istnienia jakąś organizację centralną, która zacznie być faktycznie wywiadem centralnym, centralnie sterowanym, powiązanym już bezpośrednio nie z Ministerstwem do Spraw Wojny, czyli właśnie z Ludowym Komisarzem do Spraw Wojskowych, ale wywiadem powiązanym ze sztabem armii. Czyli następuje przesunięcie podporządkowania, nie pod władzę cywilną, powiedzielibyśmy, czyli władzę ministra, komisarza, ale pod władzę sztabu, jakkolwiek byśmy ten sztab nazwali. I to jest moment, kiedy powstaje rejestr UPR. Ten kontekst jest o tyle ważny, bo teraz łatwiej zrozumieć, dlaczego nagle następuje też ogromna zmiana kadrowa. Ludzie, którzy jeszcze na poziomie tego wcześniejszego działania, wcześniejszej postaci byli bardzo użyteczni, czyli właśnie głównie specjaliści wojskowi, którzy choć trochę rozumieli rzeczywistość wojska, rozumieli rzeczywistość wojny. Rosjanie mieli wtedy przecież w armii imperatorskiej oficerów, którzy byli zarówno doświadczeni w sromotnie przegranej wojnie japońskiej. Mieli też oficerów, czyli trochę starszych oficerów, ale też młodszych oficerów, którzy już od kilku lat walczyli na froncie z oddziałami austro-węgierskimi czy oddziałami niemieckimi. Więc był zestaw oficerów, który mógł być bardzo efektywny w pracy wywiadu. Ale jednak z perspektywy komunistów był to bardzo niepewny element. Był to tak naprawdę element, który trzeba było wyeliminować. I stąd tworzenie nowego wywiadu podporządkowanego pod pozornie tylko i wyłącznie pod sztab polowy. Bo rejestr UPR tak oficjalnie był powiązany ze sztabem polowym. Ale rzadko już się pamięta o tym, że sztab polowy miał potwornie silną czapę polityczną. To była rewolucyjna Rada Wojenna Republiki, która była czysto politycznym ciałem. I to właśnie rewolucyjna Rada Wojenna Republiki zarządzała jakby wszystkim, co działo się w strukturach wojennych, nie tyle wojskowych, co wojennych. Czyli wszelkie działania wojenne podporządkowane były tak naprawdę scenariuszom politycznym. I tutaj mamy taki proces powolnego wypychania, to trwało mniej więcej do listopada 19 roku, wypychania wszystkich specjalistów wojskowych poza wywiad wojskowy. Można powiedzieć całe szczęście dla nas. Tak? No bo w lipcu 19 roku
dochodzi do formalnej decyzji, że trzeba zlikwidować tak zwany Instytut Konsultantów, który był oddzielną komórką wewnątrz wywiadu wojskowego i tam byli zatrudnieni wszyscy żołnierze, którzy pochodzili jeszcze z carskiej armii. I co prawda ten Instytut Konsultantów był odsunięty od czegoś takiego jak prowadzenie agentury. Oni nie mieli zielonego pojęcia, gdzie ta agentura jest lokowana, gdzie jest wysyłana, kto to jest tym agentem. Ale jednak to byli ludzie, którzy przyjmowali informacje zbierane przez agenturę na swoje biurko. Oni te informacje przeglądali, obrabiali, przygotowywali z tego jakieś zestawienia. Do tego dokładali jeszcze informacje pochodzące z nasłuchu radiowego bądź z przeglądu prasy. I powstawał z tego jakiś produkt o charakterze wywiadowczym, który był w miarę wiarygodny. No ale właśnie, całe szczęście komunistom ci konsultanci bardzo przeszkadzali. I w lipcu praktycznie zostali wszyscy wysłani na front. Wyjęto ich całkowicie z wywiadu. I na czas, kiedy przychodzą te najtrudniejsze czasy dla nas, tak, te chwile dla nas, kiedy rozpoczyna się przygotowanie do wojny z Polską i kiedy w końcu dochodzi do działań wojennych, wywiad rosyjski pozbawiony jest konsultantów, którzy byliby żołnierzami z krwi i kości. Tak naprawdę agentura prowadzona jest tylko przez bolszewików, którzy zostają z partii delegowani do wywiadu. To brzmi trochę absurdalnie, ale tak to naprawdę się odbywało. To było tak, że się wzywało towarzysza i się mówiło: towarzyszu Piatakow, ty będziesz teraz szefem wywiadu. A on oczywiście po partyjnej posłuszności mówił: tak, będę szefem wywiadu. Zajmował się wywiadem jako szef wywiadu i miał zielonego pojęcia o wywiadzie. Całe szczęście po 2 miesiącach uciekł. Ale za chwilę przyszedł następny dyletant, który też niespecjalnie wiedział, jak się tym wszystkim zajmować. I tak właściwie było w całej strukturze, od samej góry, od szefa, aż po oddziały dywizyjne, bo taka była struktura, był szef jako centrala wywiadu, potem były okręgi wojskowe, których było kilka, potem były fronty, potem armie i dywizje. I taka była cała struktura wywiadu wojskowego, który stworzyli bolszewicy. I tak naprawdę oczywiście najbardziej wydajna informacyjnie była ta część, która pracowała w dywizjach. To z kolei generowało gigantyczne problemy, o których za chwilę. I cała ta struktura była wypełniona bolszewikami. Bolszewicy dowodzili wywiadem. Zwykli działacze partyjni. Czasem oczywiście świetni w konspiracji, czasem bardzo dobrzy w werbowaniu, bo to nie można im tego odebrać. Oni potrafili werbować. Czasem to byli ludzie, którzy spędzili w konspiracji za czasów carskich 20-30 lat. No ale nawet najlepszy konspirator będzie miał problem, jak zadaniować źródło, które ma zebrać informacje, które są potrzebne do prowadzenia działań wojennych. Jest świetne wspomnienie jednego z generałów rosyjskich, wtedy już oczywiście Armii Czerwonej, który mniej więcej w drugiej połowie 19 roku, kiedy już zabrakło tych konsultantów wojskowych, opowiada coś takiego. No, dopytuje się, wywiad, dajcie mi jakieś informacje. Przychodzi do mnie taki chłopak młody, 20 parę lat, ubrany w czarny skórzany płaszcz, wysokie wojskowe buty, jak to zwykle nosili ci chłopcy z ČK. I rzuca mi, nie mówiąc do mnie nic, buńczucznie siada na krześle rozwalone i rzuca mi na biurko stos papierów. Pytam się, gdzie są informacje wywiadowcze. A on mi mówi, że to jest właśnie to. Zaczynam przeglądać i nie znalazłem tam nic, co by było mi przydatne do zaplanowania jakichkolwiek działań mojej armii. No więc jeżeli tak wyglądały kadry po stronie wywiadowczej, zresztą są szczegółowe wykazy tutaj zacytowane, pokazujące, jak to było, jeśli chodzi o strukturę społeczną, jak to było, jeśli chodzi o strukturę narodowościową, bądź o poziom wykształcenia, no to naprawdę są to dane, które natychmiast pozwalają nam wyobrazić sobie, że kadry, które zasiliły bolszewicki wywiad wojskowy w tamtym czasie, były naprawdę bardzo, bardzo słabe, jeśli chodzi o możliwość w ogóle zrozumienia, w czym uczestniczą. Tytułem uzupełnienia odnośnie tego zamieszania takie 3 krótkie uwagi. Pierwsza jest taka, że no ale jak wódz stwierdził, że nawet kucharka może rządzić państwem w państwie komunistycznym, no to zasadniczo
no, każdy mógł robić wszystko, tak? Takie było założenie ideologiczne, to po pierwsze. Po drugie, miarą tego zamieszania jest w rozdział bodajże drugiej książki, gdzie jest opisane, jak się zmieniają struktury kierujące zarówno działalnością wywiadu wojskowego, jak i powiedzmy, używając współczesnego języka, pion obronności albo bezpieczeństwa narodowego. To są 3 lata, a tych zmian jest po 5, 6, 7 i tak dalej. Tak? No, w takiej sytuacji nie da się stworzyć sprawnie działającego aparatu, no bo oni się tam nawzajem eliminują, oskarżają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze trzecia taka z mojej strony uwaga na temat tego, jak trudno było zbudować jakiś obiektywny obraz sytuacji, to zamieszanie po stronie bolszewickiej mniej więcej znamy. Natomiast moim ulubionym kazusem na temat tego, jak trudno było się w ogóle w czymkolwiek zorientować, jest Ukraina między właśnie późnym 18 rokiem, czyli powiedzmy od Orląt Lwowskich do 21 roku. To są 3 lata, tak? Końcóweczka sama 18, cały 19, cały 20 i w zasadzie tylko 3 miesiące marca 21, tak? Do pokoju ruskiego, więc w zasadzie to mówimy o okresie 2,5, no i będzie 3 lat ze wszystkim, tak? W tym czasie na Ukrainie w różnej formie efemerycznej istnieje 7 ośrodków władzy. Trudno w to uwierzyć, tak? Ale ja za chwilę je wyliczę. Po pierwsze czerwoni i biali, to jest oczywiste, tak? Czyli jeszcze albo białogwardziści, czyli carscy kontra bolszewicy. Po drugie w Kijowie najpierw hetmanat Pawła Skoropadzkiego, potem Ukraińska Republika Ludowa Symona Petlury. Na zachodzie Ukrainy ta, z którą my wojowaliśmy, czyli zachodnio Ukraińska Republika Ludowa, to jest 5. Jesteśmy my, wkraczając tam i się cofając, czyli Rzeczpospolita Polska oraz mój ulubiony element w tym wszystkim, czyli anarchiści Nestora Machno ze stolicą w Hulajpolu, czyli tam, gdzie teraz przebiega granica, znaczy linia frontu rosyjsko-ukraińskiego. Tak? To jest 7, znaczy to tam, to jest w ciągu 3 lat, tak? Powstaje 7 organizmów, które roszczą sobie prawo do bycia władzą wojskową, cywilną, sądową, wszelką różną, tak? Centrum władzy. Więc orientować się w tym wszystkim w czasie rzeczywistym, bez internetu, SMS-ów i telefonów komórkowych, to czasami można było stworzyć opis rzeczywistości, która już nie istniała, zanim został odtworzony jakiś syntetycznie model na podstawie informacji różnych. To tak a propos tego, jakie panowało wtedy gigantyczne zamieszanie i dlaczego w tym chaosie jednak ktoś mógł spróbować śmiałym ruchem, na szczęście nieudanym, na szczęście przegranym, rozstrzygnąć sytuację na swoją stronę. Wychodząc z założenia, że i tak nie mamy wiarygodnej, pełnej informacji, trzeba działać szybko, rewolucyjnie i dlatego taką decyzję podjęli. Bardzo proste dane. Na 89 zarejestrowanych agentów 43 było robotnikami, 11 technikami, 19 sprzedawcami, 9 buchalterami, 2 dziennikarzami, a ostatnich 5 reprezentowało różne zawody. No, mając tak świetną agenturę, to trudno byłoby marzyć o tym, żeby uzyskać informacje o tym, co planuje marszałek Józef Piłsudski. Jeszcze tak tytułem uzupełnienia, to dałeś przykłady konkretne 2 osób z tej grupy. To jest na podstawie Szlichta, tak, który wymienił w raporcie kilku agentów wysłanych do Polski i to był Gomrul, bezpartyjny Żyd, sympatyk komunizmu, inteligentny i bystry, dobrze znał warunki miejscowe i posiadał praktykę pracy agenturalnej. Witebsk, wcześniej dla Registrupu, sprawiał wrażenie trochę zdemoralizowanego tą pracę, ale przy umiejętnym prowadzeniu mógł dać dobre informacje. Został wyznaczony rezydentem Wilnia, a powierzony rejon obejmował Koszedary, Grodno, Lida, Baranowicze, Młode Czno i Święciany. I drugi przykład, już bardziej polski, Jasiński był młodym komunistą, Polak, pełen poświęcenia ze środowiska robotniczego, inteligentny, sprytny, konspiracyjnie nie pracował, ale liczono, że na pewno szybko przysposobi się do tej pracy. To jest cytat. No, statystyki też nie są powalające, które tutaj ująłeś. W drugiej połowie 19 roku podjęto kolejne kroki w rozbudowie sieci agenturalnej w byłych rejonach Imperium Rosyjskiego, to znaczy na ziemiach polskich objęte zaborem rosyjskim, które weszły w skład nowego państwa. 1 grudnia 19 roku w pasie frontu zachodniego działało 9 rezydentów, 47 agentów, natomiast na początku 1920 roku sieć agenturalna Registrupu doszła do liczby 285 ludzi, w lutym było ich 70. No to nie jest rzeczywiście powalające, tak? Znaczy ten stan jest, znaczy potem najlepiej po rodzaju agenturze, liczbie i jej jakości. To jest termometr, że tak powiem, skuteczności wywiadu. Tutaj jeszcze warto sobie uświadomić, jak wyglądała tamta wojna.
Na pewno większość z Państwa zdaje sobie sprawę z tego, że to był taki konflikt, w którym sytuacja była niesamowicie dynamiczna. Jak słyszę czasem o tym, że Niemcy zrobili Blitzkrieg w 1939 roku, to sobie przypominam natychmiast, że tak naprawdę prawdziwy Blitzkrieg to zrobiła czwarta armia rosyjska, która bolszewicka, która pokonała w ciągu miesiąca ponad 700 kilometrów. To był Blitzkrieg tak naprawdę. Więc dlaczego to ma takie znaczenie? Dlatego, że bardzo często było tak, wspomniałem o tym troszkę wcześniej, że przy tej całej strukturze, którą wypracował wywiad, dywizyjne ośrodki wywiadu były najbardziej istotne, bo one były najbliżej możliwości zebrania informacji. One miały bezpośredni styk z polskim wojskiem, z polskimi mieszkańcami. A te dywizje pędziły do przodu, gnane tym politycznym naciskiem dalej, dalej, szybciej, szybciej. One nie były w stanie tak naprawdę, jak to się pięknie mówiło, nasadać agentury. Ci agenci, o których przed chwilą Piotr mówił, taka mała ilość, no to właśnie z tym też się to wiązało, że tak naprawdę ciężko było mieć agentów, którzy by nadążyli za całą tą manewrującą strukturą. To było niesamowite zjawisko. I w efekcie było tak, że ci, którzy mogliby pracować najefektywniej, czyli agentura przypisana do dywizji, oni byli super niewydajni, bardzo często byli traceni, do tego stopnia, że nawet w instrukcji operacyjnej, która wtedy obowiązywała w wywiadzie, wprost mówiono o tym, że trzeba wysyłać od razu dwóch agentów z jedną informacją, bo najprawdopodobniej jeden z nich nie przejdzie. A przecież wtedy nie było telefonów komórkowych, tak? Nie było dronów, nie było żadnych innych cudów techniki. Wszystko odbywało się na pieszo. I stąd na przykład pojęcie agent piechur. To był taki agent, który musiał przekroczyć granicę, front, kordon, tak to się wtedy mówiło. Musiał przejść na stronę przeciwnika. Tam musiał zrobić pewną rundę. Był taki agent piechur, który tylko wędrował i nic więcej nie robił. Oglądał pewne punkty terenowe. Miał zobaczyć miasteczko, miał zobaczyć węzeł kolejowy, miał zobaczyć stację kolejową, przejść jakąś drogą i potem po takiej rundzie wrócić z powrotem i przynieść informację. To teraz sobie wyobraźmy, jak szybko to trwało. 3 tygodnie? Co można zrobić z takim wywiadem, który w 3 tygodnie ma jakąś informację? A drugi rodzaj agenta piechura to był taki, który szedł za kordon i musiał dojść do jakiegoś miasteczka i tam na przykład obsłużyć funkcjonującego agenta, czyli zebrać od niego informacje, zostawić mu pieniądze i wrócić z powrotem. No i to była na przykład niespodzianka, to jest fascynująca rzecz, która się wydarzała w tamtych czasach. Granicą rządziło ČK. W związku z tym ČK po stronie rosyjskiej, jak wracał taki agent z Polski, no to ČK go cap łapało. I wsadzało go na chwilę do tiurmy i go przesłuchiwało. Czasem przesłuchiwało bardzo mocno. I taki agent w końcu musiał ujawnić, że jest agentem Registru PRU. I co wtedy robiło bardzo bystre ČK? Wysyłało jawny telegram do centrali Registru PRU i pytali, czy Sasza Bobkow to jest wasz agent? Naprawdę. To jest w dokumentach odnotowane. W podsumowaniu pracy wywiadu, kiedy są opisywane trudności, z którymi się spotkali w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, odnotowane jest coś takiego. Iluś tam agentów zostało spalonych, dlatego że jawnymi radiogramami było to wszystko załatwiane. W związku z tym ta najbardziej efektywna agentura, która mogła naprawdę przynieść ciekawe informacje, chociażby o tych najbardziej istotnych momentach wojny polsko-bolszewickiej, czyli kiedy mamy, może o tym w ogóle troszkę dłuższy wątek zrobimy za chwilę, kiedy mamy przygotowania do Bitwy Warszawskiej, ta agentura po prostu nie jest w stanie efektywnie pracować. No, kompletny blamaż, tak? Brak organizacji, słabe kadry, fatalna agentura, ale Pawle, oni się chyba tuż po traktacie ryskim odbudowali, tak? I mieli trochę sukcesów w Polsce.
Znaczy, to teraz mam być takim adwokatem z diaboli, tak? No, albo taka łyżka dzieci do naszego zadowolenia. To, znaczy, tak? Zaraz, zanim tego przejdę, to jeszcze tylko taką glosę. To, co pan generał bardzo trafnie ujął. Pierwsza taka zbudowana struktura wywiadu frontowego na przełomie lat 19-20, tutaj pewna zasługa znanego komunisty Józefa Unschlichta, który później był członkiem też Komitetu Rewolucyjnego, no tak, z Mławy. Bolesław Botnowski, też bardzo znana postać w ruchu komunistycznym, oni kierowali tą działalnością agenturalną na froncie zachodnim, czyli na terenach obecnej Białorusi. Tam tym frontem dowodził Tuchaczewski i ich pierwsze rezultaty były optymistyczne, bo oni werbowali jednak tą agenturę, która była, powiedzmy, nie nastrojona pozytywnie do państwa polskiego. To był rejon Białoruś, wiadomo, to nie jest etnicznie polski teren, więc łatwo było werbować tutaj agenturę. W momencie, kiedy front przesunął się na ziemię etniczne Polski, pojawił się problem. Po pierwsze, ta agentura nie nadążała za maszerującą na zachód Armią Czerwoną. Po drugie, zmieniła się całkowicie struktura ludnościowa. I tutaj w książce nie ma tego, ale trzeba powiedzieć, że przeciwdziałanie polskich służb kontrwywiadowczych było w tym momencie bardzo ważne i bardzo silne. Otóż taki przypadek, taka dygresja, którą znalazłem w dokumentach, w pociągu jadącym z Wadowic do Krakowa próbował prowadzić komunistyczną agenturę jeden komunista. Kolejarz od razu poinformował na stacji kolejowej posterunek żandarmerii, że jest taki typ. Wszczęto postępowanie, pościg, ujęto tego komunistę w domu. Okazało się, że tam była cała jaczejka komunistyczna, było masę materiałów propagandowych. W związku z tym na ziemiach polskich te metody, które były skuteczne na Ukrainie i na Białorusi, nie miały racji bytu, ponieważ społeczeństwo polskie było uświadomione, że są ci agenci wszędzie. To trzeba sobie powiedzieć, że reżim strefy przyfrontowej powodował też to, że ci agenci mieli bardzo trudne zadania, bo każdy człowiek, który gdzieś tam wędrował, nawet domokrążca, który chodził z jakimiś towarami od miejscowości do miejscowości, w tym momencie był już na, jakby to powiedzieć, na widelcu polskiego kontrwywiadu, bo wzbudzał podejrzenia, więc oni byli ślepi i to jest tutaj, mogę przytoczyć tutaj, jeżeli Unschlicht pisze o sukcesach, jakie odniósł właśnie na początku roku 20 w budowie siatki agenturalnej, to mamy z maja taką depeszę Trockiego, czyli przewodniczącego tej Rady Wojennej Republiki, do Unschlichta. Pisze tak. Wydarzenia ostatniego czasu wskazują na całkowite bankructwo agenturalnego wywiadu frontu zachodniego. Niezwłocznie zasilić agenturę wiarygodnymi i ofiarnymi pracownikami. Unschlicht mu odpisał. Agentura frontu zachodniego czyni co może. Tylko teraz zostaje pracowników, ale nie specjalistów. Więc to, co pan generał mówił, chęci były, ale nie było na nasze szczęście doświadczenia. I nałożenie się tego, bo to też jeszcze dodam, pan generał to zasygnalizował, to nie były czasy, o których my sobie myślimy, że był agent, który miał jakieś radio, jakąś łączność. To były właśnie takie czasy, że ten meldunek, jak tam w książce są przykłady z terenów Rosji, że meldunek wywiadowczy z Odessy do Moskwy wędrował 2 tygodnie. To trzeba zdać sobie sprawę z tego. No i teraz przejdźmy do tego adwokatu z diaboli. To był okres, kiedy rzeczywiście tworzono te służby. I tutaj jest ciekawa kwestia. GRU, znaczy Razwied UPR, bo tak razwiedywatelne uprawnienie, najpierw Głównego Sztabu RKKA, czyli tej Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej,
później rozbudowa już w drugiej połowie lat 20. Okrzepł dysponował już kadrą pracowników doświadczonych. Dysponował wiedzą operacyjną, tym know-how służb specjalnych. I właśnie tutaj kilka takich przykładów, które pokazują, że mimo tego, że my w tym momencie decydującym dla losów Polski wygraliśmy tę wojnę właśnie tak, jak było na początku powiedziane przez autora, dzięki temu, że mieliśmy taki bardzo dobry wywiad i mieliśmy taki bardzo dobry radiowywiad, a Sowieci nie mieli tego wywiadu, nie byli w stanie przewidzieć ogromnego manewru. Cała armia im zniknęła pod Siedlcami. I oni myśleli, że ta armia została skierowana pod Warszawę, żeby bronić przedmościa warszawskiego. W rzeczywistości ta armia poszła nad Wieprz. Oni nawet tego nie zauważyli. Jeżeli 9 sierpnia rozkaz o manewrze został przechwycony przez kozaków u polskiego oficera, który z tym rozkazem jechał do bodajże 2 Dywizji Piechoty, to Tuchaczewski nie uwierzył, bo myślał, że to jest polska dezinformacja. To też nas trochę ocaliło właśnie, bo gdyby on miał ten rozkaz, porównał i zweryfikował ze źródłami innymi, no to mógłby już wtedy zauważyć, że coś się dzieje na jego lewej flance. Na szczęście myślał, że to Polacy blefują. Ale już przykłady takie, które ja znalazłem ich odzwierciedlenie w dokumentach w Moskwie, w dokumentach Zarządu Operacyjnego Sztabu Armii Radzieckiej. Patrzę, oryginalna fotokopia oryginalnej instrukcji mobilizacyjnej Wojska Polskiego z połowy lat 20. Skąd ona w tych materiałach Sztabu Generalnego Armii Czerwonej się znalazła? No otóż mieliśmy, trzeba powiedzieć, bardzo przykre wpadki polskich oficerów i major Piotr Denkowski prawdopodobnie współpracował od co najmniej od 27 roku. Przypadkowo w lipcu, i to też jest znamienne, 11 lipca 31 roku został nakryty, jak wsiadał do auta, obserwowanego auta poselstwa sowieckiego w Warszawie. Szybko został aresztowany, przeprowadzono śledztwo, przyznał się 11 lipca. 18 lipca powołany specjalnie kilka lat wcześniej tak zwany sąd doraźny, który miał za zadanie sądzić właśnie za szpiegostwo, orzekł karę śmierci, wyrok wykonano natychmiast. Ale ten Piotr Denkowski był oficerem, który był w sztabie głównym Wojska Polskiego, zatrudniony, wcześniej był w dowództwie Okręgu Warszawskiego, miał dostęp do najbardziej tajnych dokumentów związanych z kwestiami mobilizacji, z kwestiami transportu. To właśnie ta instrukcja mobilizacyjna, która jest w Moskwie, to jest właśnie od niego. Władysław Burakowski, rotmistrz, człowiek, który był oficerem oddziału drugiego, czyli wywiadu, i ze względu na doskonałą znajomość języka rosyjskiego był tłumaczem. Tłumaczył meldunki agentury polskiej ze wschodu. Także był agentem sowieckim. Też został oczywiście po aresztowaniu stracony. No, przykład pułkownika Ludwika Leparza, szef sztabu dowódca Okręgu Korpusu we Lwowie, wcześniej też w Warszawie. On od końca lat 20. współpracował, w 36 roku został ujawniony, został aresztowany. Niewiele od niego wyciągnięto w formie zeznań. Pierwsze zeznania, jakie złożył, to wynikało z nich, że otrzymywał w najlepszym okresie na przełomie lat 20. i 30. od 1000 do 3000 dolarów miesięcznie. Takiego znaczenia dokumenty przekazywał Sowietom. Jak na tamte czasy to były ogromne pieniądze. Powiesił się w celi i nie było procesu.
tych oficerów łączyło jedno. Oni nie byli ideowymi komunistami. Oni byli ludźmi, którzy byli albo uzależnieni od hazardu, albo przepijali ogromne pieniądze w kasynach, w lokalach. Sowieccy werbownicy to widzieli. Jednemu z tych oficerów podstawiono fordanserkę, która była agentką sowiecką i ona go omamiła. Więc nie idea, bo często mówi się o tych agentach sowieckich, którzy są tymi pomnikowymi przykładami sukcesów sowieckiego wywiadu, że to byli ideowi komuniści, że oni na rzecz państwa sowieckiego szpiegowali. To byli ludzie, mimo że nosili mundur oficera polskiego, ale to byli ludzie, którzy robili to dla pieniędzy. W ten sposób niskie pobudki powodowały tym. Podobnie było z Michałem Żmierskim. No tu wspomnę o tej postaci, legionista, dowódca drugiej dywizji w wojnie polsko-bolszewickiej. Później zamieszany w aferę, sąd honorowy, degradacja, więzienie. Też zwerbowany na podłożu finansowym. W więzieniu siedząc spotkał się z komunistami. No, Żmierski do 1937 roku współpracował z wywiadem sowieckim. Zerwano z nim kontakty podczas wielkich czystek, kiedy to większość rezydentów sowieckiego wywiadu została wezwana do Moskwy i pod zarzutami zdrady stracona. On był w Paryżu, założył sieć agenturalną, w której byli też jego dwaj bracia. Pod pozorem, że jest współpracownikiem emigracji polskiej Frontu Morze i generała Sikorskiego, z Polski przekazywano informacje dotyczące życia politycznego i wojskowego w kraju. Miejscem kontaktowym był Gdańsk. Tam się spotykał na przykład brat Żmierskiego, Stanisław, jego kurierem, który miał informację zawieźć do Moskwy. W rzeczywistości to był oficer prowadzący rezydent sowieckiego wywiadu wojskowego GRU w Paryżu. W ten sposób działały te sieci, więc oni się nauczyli. Oni się nauczyli skutecznego działania i skutecznego werbowania. Oczywiście sami sobie w pewnym momencie, to jeszcze mogę? Dobrze. Sami sobie w pewnym momencie strzelili, jak się to mówi, w łeb, ponieważ te wielkie czystki, które ogarnęły i wywiad cywilny, i tak zwana Jeżowszczyzna, i wywiad cywilny, i wywiad wojskowy, zlikwidowały tę sieć. I później mamy informacje, które były z końca lat 30. przekazywane do Moskwy. To są materiały opublikowane, wybory dokumentów dotyczące właśnie wywiadu sowieckiego w okresie międzywojennym z archiwum prezydenta Federacji Rosyjskiej, bo tam są najważniejsze dokumenty i rzeczywiście one są były ujawniane jakiś czas temu w sposób taki wybiórczy, ale pokazują pewien obraz tego. I na przykład młody atasze wojskowy w maju 1939 roku, niejaki major Koniew, tak, ten Koniew, który później był tym marszałkiem, dowódcą drugiego frontu ukraińskiego, był w tym czasie w ambasadzie sowieckiej w Warszawie atasze wojskowym i miał takie informacje, które przekazywał do Moskwy, że Polska ma na przykład 2100 czołgów zmodernizowanych Wickersów, ma 2500 tankietek, mamy 10 pułków lotniczych, każdy ma po 250 samolotów, czyli ponad 2500 mamy samolotów. To były informacje, które przekazywał, takie miał po prostu źródła, czyli po prostu totalna dezinformacja. Tak, totalna dezinformacja. Można powiedzieć, że zakreślili, bo tych dokumentów dotyczących stanu polskiej armii z lat 20., 30. W materiałach Sztabu Generalnego Armii Czerwonej jest bardzo dużo. Były całe biuletyny kilkudziesięciostronicowe, gdzie było wszystko. Gry wojenne, składy dowódcze, sprawy kadrowe. No, można powiedzieć, mieli to Wojsko Polskie bardzo dobrze rozpracowane dzięki właśnie tej agenturze. I sami ucięli sobie tą agenturę, zresztą tylko w Polsce, bo przecież ucięli i w Niemczech, i we Francji, wszędzie. To jest taka właśnie, już na zakończenie, takie koło, że zaczynali właśnie od strasznych problemów, od nieudolności, od braków doświadczonych kadr. Zbudowali te kadry, zbudowali sieć, sami ją zlikwidowali i 38-39 rok zaczynają na nowo budować i okazuje się, że są w punkcie wyjścia.
Dziękuję. No to jest ta dobra cecha autodestrukcji takich systemów. Ale ja chciałbym wrócić do wojny polsko-bolszewickiej, bo nakreśliliśmy tutaj obraz fatalnej agentury i kadr, ale oni nie mieli, nie było próżni, panie Dominiku, tak? Był komitern, do którego się odwołano, prawda? Zresztą tutaj autor o tym mówi, jak komitern był bardzo ważną dla nich platformą do prowadzenia wywiadu strategicznego, wojskowego także. I co? I stał się ekspozyturą wywiadu sowieckiego komitern, czy był tylko po prostu jak ta panienka wykorzystywany? To jest fantastyczne zagadnienie, dlatego że znowu musiałem wejść na poziom pewnych doktryn, to znaczy zasadniczo komitern miał swoją doktrynę i to była doktryna, która już w późniejszym okresie, którą opracował Trocki, która była właściwie zbieżna z tym, co on mówił o rewolucji permanentnej, tak? To znaczy, że trzeba tam rozpętywać rewolucję we wszystkich krajach i każdy kraj ma swoją drogę do rewolucji. To jest notabene wniosek Trockiego z wojny polsko-bolszewickiej, ponieważ rzeczywiście zaskoczyło ich to, że polscy chłopi, polscy robotnicy woleli walczyć o to, żeby móc mówić w języku polskim oraz chodzić do kościoła w niedzielę oraz mieć jakąś tam swoją własność, skromną, może skromną, ale własną, a nie żeby budować internacjonalistyczny tam raj robotniczo-chłopski, tak jak to chcieli komuniści. Do czego zmierzam? Bo rola Kominternu, bo w ogóle jeszcze inaczej, musimy trochę odróżnić komitet tam, nie wiem, centralny od Kominternu, tak? Bo tam Komintern, czyli Międzynarodówka Komunistyczna, w tym przypadku trzecia i czwarta, tak? Nazywana w skrócie Kominternem. Rzeczywiście w powszechnym świecie uchodził za to, że oni tutaj się spierają ze Stalinem, bo prezentują doktrynę właśnie Trockiego, a przecież Stalin prezentuje doktrynę rewolucji w jednym kraju, czyli wersja eksportowa jest taka, że jeden kraj zrobił u siebie rewolucję i jak wszyscy zobaczą, jak jest raj na ziemi, to wszyscy pójdą tą drogą, a drobnymi literami było napisane, że najpierw będzie jeden kraj, a potem będzie rewolucja, tak? Stąd się wzięła cała ta ekspansjonistyczna, imperialistyczna doktryna za Stalina. Więc przez wiele lat, i to Polska zwykle to zwracała uwagę, jak to jest bez sensu wszystko, przez wiele lat było mówione, no ale Komintern trzyma się idei Trockiego, właściwie jest antystalinowski, wszystko fajnie, no a tutaj Stalin ma osobną, to nie można tak jednego z drugim utożsamiać. No tylko, że Komintern miał siedzibę w Moskwie i jakoś, kurka, nigdy ich na Sołówki nie wysłali, ani na Kołymę, ani tam, nie wiem, kuli w potylicy nie wsadzili, tak? Więc to takie drobne, proste, ogólnożyciowe obserwacje. Natomiast wracając jeszcze do tego, jakie są skutki długofalowe tej wojny 20 roku, bo chyba to też warto poruszyć. To gdzieś już parę razy tego dotknęliśmy, a nie powiedzieliśmy tego ani razu głośno. Myślę, że byłoby warto, żeby tutaj autor w tym zakresie, w którym to można powiedzieć, pokazał, w jaki sposób na kulturę pracy sowieckiego wywiadu wpłynęło to, czego już dotknęliśmy, tak? Czyli brak instytutu konsultantów i brak tego zaufania eksperckiego, tak? Że po to do dzisiaj w jakiś sposób ponosi konsekwencje. Mało tego, Paweł tego też trochę dotknął nawet, mówiąc o tym oficerze, który te fantastyczne dane o polskiej armii przesyłał. Ja ze swojej strony podam jeden przykład, a myślę, że na poziomie głębszym, takim metodologicznym, to pan generał to znacznie lepiej zrobi. Chociaż to jest troszeczkę na obrót w stosunku do tego, co mi chodzi. Jak jest rok 41, Stalin i centrala w zasadzie ma pełną informację na temat tego, że Hitler szykuje się do wojny, ale też uważają, że to jest dezinformacja, że to jest niemożliwe. A dlaczego uważam, że to jest niemożliwe? Uważam, że to jest niemożliwe dlatego, że przecież tylko głupek bez odzieży zimowej i smarów zimowych się targnie na Rosję. No przecież każdy wie, że to jest niemożliwe, bo przyjdzie zima i będzie po wszystkim. No, problem polega na tym, że Hitler o tym nie wiedział i jednak spróbował, tak? I gdyby paru błędów po drodze nie popełnił, to tam wtedy jesienią 1941 roku był naprawdę pod ścianą Stalin. Tam mogło pójść zupełnie inną stronę. Ale no właśnie tutaj to jest też jeden z ważniejszych wniosków z tej książki, że tamto doświadczenie tak głęboko mi się wryło, że do dziś w jakiś sposób ma swoje konsekwencje, ale to myślę, że autorowi głos oddam tutaj i to będzie chyba najlepsze. Chyba, że przesadziłem. Jeśli można, to jeszcze chwilkę refleksji nad tą zmianą jakościową. To jest bardzo ciekawe, że
21 rok właściwie rozpoczyna nową historię w wywiadzie wojskowym, a to się wiąże w dużej mierze z tym, że władze bolszewickie trochę mniej zaczynają zajmować się tym wywiadem. Powstał już inastranny oddział, który był w ramach służb cywilnych utworzony do pracy wywiadowczej za granicą, a że służby cywilne były bliższe sercu władz centralnych, no to całe szczęście dla wywiadu wojskowego rozpoczyna się taki moment, kiedy on już nie jest tak bardzo przytulany do piersi i dzięki temu rozwija skrzydła. Bardzo znamienne jest to, że w swojej historii bardzo krótkiej, trzyletniej Regist UPR miał 6 szefów. Jak można zbudować strukturę, będąc pół roku szefem? Bo tak mniej więcej to średnio by wychodziło. Prawda? Można powiedzieć, że ta instytucja była skazana na porażkę, dlatego że tak bardzo był silny nacisk na to, żeby podporządkować się pewnym scenariuszom politycznym, że nie można było zbudować sensownej struktury, która zacznie naprawdę działać. No bo trzeba było realizować scenariusze z zupełnie innej półki. I to z takiej półki, do której wywiad wojskowy w ogóle nie jest stworzony. No, wywiad wojskowy jest strukturą, która zbiera dane, które są niesamowicie rzetelne, niesamowicie sprawdzalne. Tym się różni od wywiadu politycznego, od wywiadu cywilnego, że tutaj nie ma żadnego nawiasu czy marginesu na być może, chociaż, a może w przyszłości, a wydaje nam się. Wywiad wojskowy musi działać w oparciu o niesamowity konkret. Liczy fakty i te fakty przedstawia. Dlatego nacisk polityczny na wywiad wojskowy jest strasznie śmiertelny. Bo wtedy wywiad już nie bardzo wie, co ma tak naprawdę przedstawiać. Nie wie, to nie jest jego rzeczywistość. Ostatni naczelnik Regist UPR-u, Lenzman, przygotowuje w 20, właśnie po skończeniu już wojny polsko-bolszewickiej, po podpisaniu traktatów, przygotowuje taki bardzo obszerny raport, w którym pokazuje, jak należy zmienić pracę wywiadu wojskowego i między innymi właśnie rozpoczyna się eksploatowanie Kominternu. Bardzo twardo są postawione tezy związane z tym, że trzeba wykorzystać wszelkie komórki komunistyczne za granicą do tego, aby tam wyznaczyć komórki wojskowe, zakonspirować je, najlepiej w ogóle poprzez usunięcie członków partii komunistycznych z partii, czyli w ogóle wyłączenie ich poza ruch komunistyczny i żeby oni mogli w ten sposób prowadzić najbardziej efektywną pracę wywiadowczą. I ten mechanizm rozpoczyna się. Następny szef Regist UPR-u, już właściwie pierwszy szef Razwied UPR-u, Jan Berzin, zostaje mianowany szefem na wiele, wiele lat. I on faktycznie ma taki czas, kiedy może spokojnie, już nie w atmosferze prowadzonych działań wojennych, nie w atmosferze realizacji szalonych zupełnie wizji ideologicznych, może budować strukturę wywiadu i stąd też następuje tak ogromna poprawa jakości pracy tego wywiadu. Oni po prostu wchodzą w rzetelną, mrówczą pracę, mając też świetne oparcie w komórkach krajowych, czyli na przykład w Polsce konkretna komórka komunistycznej partii wyznaczała specjalnych swoich działaczy partyjnych do prowadzenia rozpoznania w środowisku wojskowym. No i dzięki temu można było uzyskać naprowadzenia, o których wspominał pan dr Piotrowski i bardzo trafnie werbować nawet oficerów czy sztabu generalnego, czy oddziału drugiego. Także zmiana uwagi poświęconej przez władztwo polityczne wywiadowi wojskowemu bardzo pomogła. Dzięki temu ta struktura mogła okrzepnąć, mogła doprowadzić do poważnych zmian strukturalnych, poprawy jakości pracy i w efekcie no właśnie dojść do momentu, kiedy stała się już tak dobrą strukturą, że zaczęła zagrażać Stalinowi. I wtedy Stalin nakazuje czystkę rezydentów wywiadu w całej Europie. Oni wszyscy są wzywani w latach 30. z powrotem do Moskwy i są mordowani. Są po prostu włączani w jakieś procesy pokazowe i potem rozstrzeliwani, bądź skrytobójczo mordowani w czasie przesłuchań.
Niektórzy z nich, tak jak Walter Krywicki, uciekają na zachód i wynoszą najcenniejszą wiedzę w ogóle o skali działań wywiadu wojskowego na zachodzie. Jak Walter Krywicki publikuje swoją pierwszą książkę w Stanach Zjednoczonych, to po prostu mu nie wierzą. Nie wierzą mu, że skala jest aż taka. Nie wierzą mu, jakie są cele pracy wywiadu wojskowego. Nie wierzą mu, co słyszał w sekretariacie najbardziej tajnych narad ze Stalinem. Na przykład nie słyszał o tym, jak bardzo Stalin dąży, nie wierzą mu w to, co mówi, że słyszał o tym, że Stalin dąży do sojuszu z Hitlerem za wszelką cenę, że jest mu to potrzebne do zrealizowania jego projektów politycznych obejmujących całą Europę. No i to jest oczywiście też śmierć dla wywiadu wojskowego, dlatego jest ta czystka końca lat 30., dlatego właściwie wywiad wojskowy przed wybuchem II wojny światowej jest całkowicie sparaliżowany. No i potem jest konieczność powoływania do istnienia tego GRU, które już w tej chwili znamy. To takie krótkie odniesienie do tego, co wspomniał pan dr Piotrowski. Pan Paweł. Ja jeszcze jedno zdanie chciałem powiedzieć, ono mi umknęło, ale to jest bardzo ważna rzecz. Otóż z analizy dokumentów tych sprawozdawczo-analitycznych wywiadu wojskowego, jakie są opublikowane, wynika jedna sprawa. Otóż do 1934-1935 roku najważniejszym obszarem operacyjnym wywiadu wojskowego Razwiedupru była Polska. Nie Niemcy, nie Francja, nie Wielka Brytania, ale Polska. My byliśmy głównym przeciwnikiem dla GRU przez całą dekadę lat 20. i połowę dekady lat 30. Musimy o tym pamiętać, bo wtedy widzimy, jakie środki były zaangażowane na tę działalność w Polsce. Dopiero około 1935 roku, kiedy Niemcy hitlerowskie przystępują do zbrojeń, ten wektor przesuwa się głównego zainteresowania na Niemcy. Do 1935 roku my jesteśmy głównym przeciwnikiem potencjalnym w przypadku wojny i jesteśmy obszarem głównego zainteresowania wywiadu wojskowego Związku Sowieckiego. To też należy podkreślić. Będziemy powoli zmierzać do końca. Ja jeszcze jeden cytat i panu generałowi oddam głos, ale tak on koresponduje z tym, co ty mówisz, Pawle, w rozdziale czwartym wywiad wojskowych w działaniach wojennych autor no nie teoryzuje, ale pokazuje percepcję i zainteresowania wywiadu wojskowego, tak troszeczkę z punktu widzenia teoretycznego, ja go zacytuję, bo one znowu jakby odnoszą się do współczesności. I autor mówi tak, w czasie wojny zadania wywiadu wojskowego obejmują dwa główne obszary, w których konieczne jest zbieranie wiadomości i danych wszelkimi dostępnymi metodami. Podstawowym zadaniem jest pogłębienie wiedzy o armii przeciwnika oraz o jego polityce i zasobach państwa, z którym trwa konflikt zbrojny. I dalej. Bardzo ważna jest także wiedza o moralnej sile przeciwnika, nie tylko sił zbrojnych, ale całego społeczeństwa. A w tym zakresie bezcenne jest odkrycie wszelkich podatności na atak psychologiczny, który może przynieść skutek obezwładnienia woli walki. W każdym konflikcie zbrojnym, oczywiście także w okresie poprzedzającym konflikt, zbiera się także informacje o wszelkich środowiskach gotowych do destrukcyjnego działania przeciwko wrogiemu państwu. Gdy tylko rozpocznie się faza konfliktu, nie chodzi tylko o tak zwaną piątą kolumnę w sensie dobrze znanym z Polski z lat 30 września 1939 roku, ale szerzej o środowiska skupiające obywateli kontestujących linię polityczną partii rządzących. Wśród tej części społeczeństwa wyszukuje się ludzi nawet nieduże, aczkolwiek odpowiednie krzykliwe i zdeterminowane organizacje do prowadzenia wszelkich operacji oddziałujących na opinię publiczną, w tym także radykałów gotowych do przeprowadzenia zamachu na wskazaną osobę publiczną lub aktu sabotażu. Piszesz to w kontekście wojny polsko-bolszewickiej, ale ja mam wrażenie, że jednak jest warstwa podskórna tego współczesności. Jakby to jest takie memento, proszę Państwa, że mimo odziedziczenia przez GRU no, pewnych kalk, o których Pan Dominik mówił, tych negatywnych, to ten sposób zwalczania swojego przeciwnika jest dalej realizowany przez współczesne sowieckie służby, w szczególności wojskowe. Oddaję teraz głos Panu
generałowi. Proszę o planszę, że wszelka zbieżność faktów, nazwisk i miejsc jest przypadkowa. Ja chciałem jeszcze wzmocnić pewien przekaz, pokazując, co to znaczy wiedza specjalistyczna w wywiadzie. Był taki moment, kiedy 12 sierpnia Warszawa miała być zdobyta. Wydano taki rozkaz, że 12 sierpnia Warszawa ma być zdobyta. Ówczesny naczelnik zarządu operacyjnego w sztabie polowym, to był taki zarząd, który równolegle funkcjonował. Był zarząd rejestracyjny, a obok istniał zarząd operacyjny. Naczelnikiem tego zarządu operacyjnego był Borys Szapocznikow. Dobrze się kojarzy nazwisko, to jest marszałek późniejszy Związku Sowieckiego. Tenże młody Szapocznikow, jako wieloletni już oficer sztabowy, o bardzo wyjątkowych zdolnościach analitycznych, napisał coś takiego w swoim wspomnieniu. W momencie wydania rozkazu nasze armie znajdowały się 300 wiorst od Wisły. Wiorsta to jest 1066 metrów, jakby ktoś nie pamiętał, gdzie powinno dojść do głównych działań. Więc w tym momencie nasze wojska musiały przebyć 12,5 wiorsty dziennie, pokonując jednocześnie przeciwnika. Nakazana prędkość ledwo przewyższała teoretyczną normę wielkich wojen, 10 wiorst na dobę, przyjętą dla przemieszczania się mas wojskowych, jeżeli należycie było zorganizowane zaplecze. Już wtedy Szapocznikow zdawał sobie sprawę, że nie da się. To jest właśnie ta przewaga wiedzy specjalistycznej. Kamieniew, który dowodził wtedy siłami bolszewickimi, czyli Armią Czerwoną, był głównodowodzącym. Kamieniew nie był żołnierzem z krwi i kości, nie był sztabowcem, nie miał wiedzy specjalistycznej. Zresztą trzeba przyznać, że w rewolucyjnej Radzie Wojennej, tutaj w książce jest szczegółowe wyliczenie, na 22 członków rewolucyjnej Rady Wojennej, czyli najwyższego ciała, które decydowało o działaniach wojennych, tylko kilku było żołnierzami i to najwyższy stopień miał ktoś, kto był chyba podpułkownikiem. To wszystko. Czyli nikt z nich tak naprawdę nie miał zielonego pojęcia o tym, co to znaczy strategia wojenna. A tutaj jest taki klasyczny przykład, że specjalista po chwilowej refleksji był w stanie ocenić, że rozkaz jest niewykonalny. Dalej też bardzo ciekawa refleksja Szapocznikowa, która też właśnie pokazuje, co to znaczy specjalistyczna wiedza i dobre przygotowanie wywiadu. Szapocznikow snuje taką refleksję, że przyglądając się temu, jak ułożone są wojska, mówimy o 8 sierpnia mniej więcej, przyglądając się, jak daleko na północy operująca 4. Armia Bolszewicka jest wysunięta ponad 100 kilometrów poza linię 16. Armii Bolszewickiej, czyli jest przesunięta w kierunku zachodnim o 100 kilometrów, tworząc pewien łuk albo skos ułożenia wojsk bolszewickich. Szapocznikow zauważa, że koniecznie jest przemyślenie czegoś takiego jak uderzenie Polaków z okolic Iwanogrodu. Iwanogród to jest Dęblin. Szapocznikow to widzi. Patrząc na mapę, widzi to, że najprawdopodobniej w tym miejscu będzie organizowane kontruderzenie. Co więcej, popisuje się naprawdę bardzo, bardzo ciekawym sposobem myślenia, bo pisze coś takiego, że większość najwyższych dowódców w Polsce to są oficerowie armii austro-węgierskiej. A armia austro-węgierska miała od lat przećwiczone operacje wyprowadzane z północnej Małopolski. I właśnie z tego obszaru Rzeczpospolitej. I z tego właśnie wyciąga wniosek, że Dęblin, Lublin, ten obszar jest najbardziej niebezpiecznym miejscem, jakie może się w ogóle zdarzyć w czasie wojny. Tydzień później wszystko się okazało, że miał rację, prawda? A jeszcze mamy taką niesamowitą rzecz, jak wymiana opinii pomiędzy Kamieniewem a Tuchaczewskim. 10 sierpnia doszło do korespondencji w potwornej dyskusji, bo Kamieniew jako głównodowodzący słuchał Szapocznikowa. Szapocznikow miał do niego dostęp. I Szapocznikow mu tłumaczył, że trzeba zwrócić uwagę na ten południowy kierunek, co tam się będzie działo. W związku z tym Kamieniew napiera na Tuchaczewskiego,
żeby skierował 16 Armię nie bezpośrednio na Warszawę, ale żeby wyznaczył jej kierunek lubelski, czyli tam, gdzie operowała grupa mozyryska. Tuchaczewski upiera się, twierdzi, że w związku z tym, że od Białegostoku gonił polską armię, wreszcie dopadł ją nad Narwią, a tam nad Narwią jest koncentracja polskiej armii. A to była tylko jedna armia, w której działania prowadził generał Rzeligowski. Prowadził bardzo sprytne działania osłonowe i dzięki temu stworzył takie wrażenie, że tam jest ogromna koncentracja polskiego wojska. I Tuchaczewski był przekonany, że przed sobą ma całe jądro, trzon polskiej armii. I Tuchaczewski się upiera. Będę atakował na północ od Bugu. Kamieniew mówi mu nie, opuść 16 armię niżej. I Tuchaczewski odpowiada coś takiego, że nie, absolutnie, on pójdzie dalej swoim kierunkiem, bo przed sobą, bo ma informacje wywiadowcze, które mówią mu o tym, że tam jest koncentracja polskiej armii. Kamieniew odpowiada coś takiego, cytat. Jeżeli macie tak bezwzględne przekonanie o znajdowaniu się głównych sił polskich na północ od Bugu, czego ja w żadnym razie nie podzielam na podstawie wiadomości, którymi rozporządzam w sztabie, to uważać tylko mogę, że jesteście szczegółowiej ode mnie poinformowani w tej sprawie. Daj wam swobodę działania, ale obowiązuje was zadanie najszybszego rozgromienia polskich sił. I proszę zobaczyć, coś, co w ogóle się nie powinno wydarzyć, tu się wydarza. Jednostka podległa, coś, co w ogóle się nie powinno wydarzyć, tu się wydarza. Jednostka podległa, czyli front, którym dowodzi Tuchaczewski, ma inne informacje wywiadowcze niż głównodowodzący, który ma u siebie centralę wywiadowczą. I co więcej, głównodowodzący mówi wprost, że on ma inne informacje i nie podziela zdania Tuchaczewskiego. To jest jeden z najlepszych dowodów na to, żeby powiedzieć twardo, wywiad wojskowy bolszewicki zawiódł w tym momencie. Nie był w stanie wygenerować informacji, która będzie jednoznaczna dla obu tych dowódców. Oni obaj powinni mieć przed sobą dokładnie taki sam raport. Każdy z nich miał prawdopodobnie zupełnie inną treść przed sobą. Czyli struktury podległe Tuchaczewskiemu pisały dla niego, a on chciał szturmować na północ od Bugu, a struktury podległe pod Kamieniewa pisały pod niego. Co jest oczywiście potworną kompromitacją. Zmierzamy ku końcowi. Dziękuję za tą konkluzję. Mam nadzieję, że ona się jeszcze parę razy w przyszłości, w szczególności w perspektywie wojny na Ukrainie, powtórzy. Czas na pytania. Poprosimy o pytania, tak, do gości, głównego tutaj naszego bohatera, z przedstawieniem się oczywiście. Paweł Zdun. No, na większość pytań to już panowie odpowiedzieli. Bardzo dziękuję za ciekawe spotkanie. Takie dwie rzeczy mnie interesują. Czy polski wywiad, bo tu mniej się mówi o kontrwywiadzie, czy polski wywiad w tym czasie miał w ogóle świadomość tej strukturalnej słabości wywiadu sowieckiego? I czy tę słabość wykorzystywał, na przykład lokując swoją agenturę w wywiadzie sowieckim? To jest jedno pytanie. Drugie, czy są ślady jakiegoś współdziałania między tym wywiadem sowieckim a strukturą dyplomatyczną sowiecką, która wiemy od lat jest wybijającą się w całym państwie sowieckim. Do dzisiaj chyba tak jest, że to jest jedna z najsilniejszych stron Rosji sowieckiej. A tak jest, moja jest taka opinia, że to jest znacznie lepiej działa niż inne struktury. To jest drugie pytanie. A trzecie, na samym początku panowie mówili, że jest inny obraz tego, co pan generał znalazł w rosyjskich archiwach i tego, co można na podstawie pracy polskiego wywiadu, drugiej RP, na temat wywiadu rosyjskiego znaleźć. Gdzie są te podstawowe różnice, na ile ten obraz polskiego wywiadu, drugiej RP, był czy to niedokładny, czy powiedzmy
mylny, fałszywy. Gdzie są te główne, według z tego, co znalazł pan generał w źródłach sowieckich, różnice? Króciutko. To jest cytat z dokumentów rosyjskich. Posiedzenie Rewolucyjnej Rady Wojennej, na którym niejaki Daniłow mówi coś takiego, cytat. W ostatnim czasie tajne informacje z Piotrogrodu i z Ukrainy wyciekały za granicę. Świadomość naszych wrogów jest podobna do naszej. Mówi oczywiście o Polakach. Zaraz po nim zabrał głos Frunze, który twierdził, że tajne informacje ze sztabu Armii Czerwonej wyciekają za granicę. On sam na przykład informacje o rozkazach najpierw dostawał z Polski, a potem z Moskwy. To jest po części odpowiedź na pierwsze pytanie, prawda? Czyli tak naprawdę wywiad polski działał bardzo efektywnie w tamtym czasie. Naprawdę miał bardzo dobre rozpoznanie struktur rosyjskich. Jest takie opracowanie, całe szczęście ono się zachowało, jest przechowywane w Wojskowym Biurze Historycznym. Opracowanie sporządzone przez oddział drugi Naczelnego Dowództwa w 22 roku. I tam jest pełen opis, to ponad 200 stron ma, pełen opis rosyjskich czy bolszewickich służb specjalnych. Tak jak widziano te służby w dużej mierze z pracy z agenturą. Czyli to była informacja zebrana od agentury pracującej dla bolszewików. Bardzo dobre opracowanie, świadczące o tym, że naprawdę rozpoznanie było na bardzo wysokim poziomie. Ja mówię o latach tam do 22-23 roku. Jeśli chodzi o współpracę z dyplomacją, tu był potworny konflikt. To, co ja tutaj odnotowałem, pracując nad książką, to tak naprawdę duża konkurencyjność w sensie takim, że wywiad wojskowy czuje się właściwie postawiony trochę z boku. Cały czas takim młodszym krewnym czy młodszym bratem, który doprasza się, żeby wreszcie ci starsi mu pomogli. I są odnotowane takie wypowiedzi kolejnych szefów, czy petycje pisane przez kolejnych szefów wywiadu, którzy proszą władze centralne, żeby wreszcie ta dyplomacja choć trochę została włączona w to wszystko. No i faktycznie w końcu jest uruchomiony taki mechanizm, który jest trochę mechanizmem oczywiście pośrednim, bo to nie jest możliwość korzystania w ogóle z dyplomacji, ale no ustanawiana jest coś takiego jak ataszaty wojskowe. Powstają ataszaty wojskowe i te ataszaty wojskowe dosyć nieśmiało, ale jednak w poszczególnych stolicach są tworzone i one z założenia są związane z wywiadem. Z początku są oczywiście tam takie targi, przepychanki, no bo każdy chciałby rządzić tymi lukratywnymi stanowiskami, ale w efekcie przyjęty jest taki model, który obowiązuje do dzisiaj, czyli wywiad wojskowy rządzi obsadą kadrową i eksploatuje wszystkich tych, którzy stanowią obsadę ataszatów wojskowych. Jeśli chodzi o dyplomację cywilną, to już są późniejsze czasy, kiedy tak naprawdę GRU buduje na tyle silną pozycję, że zaczyna być wpuszczane na etaty cywilne Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I to jest już model istniejący do dzisiaj, gdzie faktycznie wśród tak zwanego cywilnego personelu MSZ-owskiego w ambasadach rosyjskich na całym świecie są zakonspirowani oficerowie GRU, którzy normalnie prowadzą pracę wywiadowczą. Jeśli chodzi o trzecie pytanie, to bym chyba dał głos kolegom. Panowie chcą jakoś podjąć... No, dobrze, poprosimy następne w takim razie. Dzień dobry, Maciej Staniewicz. Chciałem powiedzieć, tak słuchając tego wszystkiego, naszło mnie parę skojarzeń. Jedno ze skojarzeń, które jest bardzo istotne właściwie, poznałem bardzo dobrze sytuację wywiadu rosyjskiego w Australii, gdzie była tak zwana słynna sprawa Petrov Affair, w której to mąż nie wiedział, co robi żona, żona nie wiedziała, co robi mąż, obaj donosili do centrum. I tam odbywała się wielka taka rozgrywka. Co ja chciałem powiedzieć w związku z tym i zapytać się, jak państwo widzicie, bo to, co dla mnie jest dzisiaj absolutnie nie do zrozumienia, że cały Zachód, włącznie z Ameryką,
wierzyli Putinowi. Wywiad był, ale nie przebijał się do świadomości tych polityków. Jedynie Polska mówiła o tym, co będzie i jak będzie, ale nikt jej nie wierzył. Wszyscy pukali się w głowę i mówili, uspokójcie się, zajmijcie się sobą. I teraz, kiedy to się wszystko stało, nikt nie wyciąga wniosków na Zachodzie. Ciągle jest jakieś myślenie o przeczekaniu. A to jest chyba jedyna szansa w historii ostatniego stulecia, że może być sprawa ustawiona raz na zawsze z Rosją i we właściwym kontekście, żeby oni zajęli to miejsce, którym się należy, a nie budowali ideologię niszczenia dla swojej wygody. Bo to jest coś dla mnie nieprawdopodobnego, że jeszcze szczególnie u nas polska opozycja, która właściwie na dobre siedzi na płocie i czeka na wyniki. Więc to jest coś, co mnie przeraża, dlatego że Merkel milczy. Żadnej odpowiedzialności nie bierze, że utuczyła tego. Z kolei Macron razem z nowym kanclerzem rozmawiają z nim. No to dobre pytanie zadał prezydent Duda, czy ktoś dzwonił do Hitlera i z nim chciał też rozmawiać. Ja tego nie rozumiem. Czy panowie jesteście w stanie mi przybliżyć, gdzie leży ten rozłam pomiędzy informacją wywiadowczą, bo przecież podejrzewam, że wszystkie zachodnie kraje mają wywiadowcze, a działaniami i postępowaniem, no bo przecież oni przynieśli teraz dramat, straszny dramat. Ludzie giną, dzieci są mordowane, gwałcone, zabijane. Oni tam kradną, wywożą nam czołgach, proje się lodówki, nie lodówki, wszystko co się da. I świat patrzy na to i dyskusje są w Parlamencie Europejskim takie, że mnie po prostu ręce opadają. Jaka jest na to odpowiedź? Dziękuję. Nie wchodząc w rolę mędrca, który wie, jaka jest odpowiedź, bo nie wiem, jaka jest odpowiedź. Mogę się tylko posłużyć pewnym obrazem i chyba po części jakby oddam swój stan świadomości na ten temat. Nie chcę w żadne szczegóły wchodzić, ale wyobraźmy sobie hipotetycznie istniejące mocarstwo, które ma swojego, żeby się nic nie kojarzyło, to niech to będzie król. I ten król rano się budzi, zjada śniadanie, schodzi do sekretariatu, a tam czeka na niego sekretarka i mówi mu tak. Szanowny królu, dzisiaj dzień wygląda mniej więcej tak. O 10 przychodzi szef wywiadu, 15 minut. O 10.30 przychodzi szef koncernu naftowego, 30 minut. O 10.45 przychodzi szef koncernu informatycznego, 40 minut. O 11.45 przychodzi szef i tak dalej, i tak dalej. I co z tego, że ten szef wywiadu na początku dnia ma te 10 minut? Jak potem przychodzą ci, którzy mają gigantyczne pieniądze i którzy mają konkretne interesy. I król musi ich wysłuchać i w jakiś sposób musi uwzględnić w swoich decyzjach i w kierunkach polityki, którą podejmie, o której zdecyduje, musi uwzględnić to, co usłyszał. I to jest chyba taka trochę gorzka prawda o rzeczywistości, że to nie jest do końca problem króla, że tak właśnie to się dzieje. Król jest, no nie jest omnipotentny, nie jest osobą, która tak naprawdę może sobie w dowolny sposób ułożyć wszystkie klocki. Musi uwzględnić interesy tego i tego, i jeszcze tamtego, i jeszcze tego. Czasem nawet gryząc wargi, przypominając sobie swoją młodość, kiedy wydawało mu się, że uda się ułożyć cały świat zgodnie z wartościami moralnymi. W takim świecie żyjemy i właściwie no, w jakiś sposób nie można się z tym godzić. Trzeba cały czas inspirować polityków, żeby właśnie tak nie było, ale też chyba musimy mieć świadomość, jak bardzo mały jest w sumie wpływ na to wszystko. To są mechanizmy, które są w jakiś sposób, no historycznie jak patrzymy na wszystkie dramaty, które się rozegrały w 20 stuleciu, przecież były tam dramaty potworne. To się działo w Kambodży na przykład. Dziesiątki milionów ludzi wymordowanych, prawda? I co, i świat o tym nie wiedział?
To, że komunizm nie jest do dzisiaj potępiony na świecie i nie jest zakazany absolutnie, no przecież to jest jakaś potworna choroba, ale to jest choroba ducha. To jest choroba dużej części ludzkości, która nieustannie daje się uwieść jakimiś takimi dziwnymi hasłami o tym, że świat można zbudować bez Boga i że można zbudować w oparciu o strukturę wartości, którą sobie układamy każdy w dowolny sposób. No ale przecież nie możemy się na ten temat jakoś tam, nie wiem, obrażać, tak? No to jest, tak właśnie jest. Świat nie będzie idealny, świat nigdy nie będzie rajem. Takie jest moje prywatne zdanie. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zadać pytanie? Proszę bardzo. Dzień dobry. Przepraszam. Dziękuję za książkę. Miałem okazję zapoznać się z tej treścią. Jest dobrze ułożona, jest powiedziałem na część taką strukturalną, ustrojową, jest opis działań wywiadu i wpływu na działania wojenne, jest też podsumowanie. Natomiast jako czytelnik tej książki mam taką propozycję do kolejnego wydania, mam nadzieję, że będzie kolejne wydanie, aby w tej części strukturalnej były zamieszczone schematy organizacyjne, organogramy, tak żeby te przemysły strukturalne w SOFDEPI, które pan generał używa, były lepiej czytelne dla czytelników. Bo zmiany strony były bardzo częste i wpływały na działalność wywiadu, ale ich częstość jest jakby zaciemnia obraz. Przydałoby się powiedzmy skomasowanie tego w formie jakiejś struktury, organogramów, schematów organizacyjnych. Natomiast mam takie drugie pytanie. W książce używa pan często określenia wojna domowa w cudzysłowie albo tak zwane. I podaje też własną definicję wojny domowej jako nastończy drugi taki przypis mówiący o tym, że wojna to jest toczyła się w Rosji, w tym sensie toczyła się w ramach społeczeństwa rosyjskiego. Mam właśnie pytanie o przybliżenie tego terminu. Jak pan generał definiuje wojnę domową w kontekście tego, co działo się w Rosji po przewrocie bolszewickim? Dziękuję. Wczytując się w temat tego, co się działo w ogóle w Rosji w tamtym czasie, no, znalazłem oczywiście autorów, którzy na ten temat piszą w sposób bardzo, bardzo profesjonalny. Tutaj na pewno wielkim punktem odniesienia dla mnie jest Richard Pipes i jego opisy bolszewizmu, jego sposób zrozumienia w ogóle tego, co się działo w Bolszewii w tamtych latach. I na podstawie lektury, moim zdaniem, dobrych, naprawdę dobrych pozycji, dochodzę do wniosku, że wojna domowa, jak to powiedział kiedyś bodajże Lenin, jeżeli dobrze pamiętam w tej chwili, albo Dzierżyński, każdy, któryś z tych najgorszych się patrzy. Wojnę domową trzeba byłoby wymyślić, gdyby jej nie było. Tak? To jest narzędzie dla nas. To było narzędzie dla zdobycia władzy. Wojna domowa była potrzebna komunistom. Były przecież wybory, można powiedzieć oczywiście ustawione, wiadomo, że pod lufami karabinów i tak dalej, ale były takie wybory, w których bolszewicy po prostu przegrali. To były jedyne wybory, które były do jakiegoś tam ciała ustawodawczego. Niby tam była taka próba, tak, stworzenia czegoś, co by pozorowało, że jest jakiś parlament, że jest jakieś faktycznie, jest jakieś ciało zbiorcze, które w sposób wspólnotowy zarządza tą rzeczywistością. Te wybory bolszewicy przegrali z kretesem. Zanegowali te wybory, zagrozili potworną rewoltą i tak naprawdę komuniści zdają sobie wtedy sprawę z tego, że oni mogą tylko i wyłącznie wygrać, to znaczy zdobyć, utrzymać i umocnić władzę, jeżeli będzie wojna domowa. Będą mogli wyrżnąć wszystkich, i kler, i inteligencję, i kułaków. No przecież tak naprawdę uderzenie w średnio zamożną warstwę społeczną, głównie chłopską, było w dużej mierze niczym innym jak operacją przeciwko elektoratowi, który wspierał socjalistycznych rewolucjonistów, tak zwanych eserów. To po to było uderzenie właśnie w chłopstwo. Nie mógł tego zrobić Lenin inaczej, jak rozpętując wojnę domową. A w tym potwornym rozgardiaszu, który tam wtedy w Rosji istniał, tak naprawdę wystarczyło tylko mieć krzykliwe media, a na to stawiali niesamowicie komuniści. Oni doskonale wiedzieli od wielu, wielu lat ze swojego doświadczenia, że mając media, są w stanie zarządzać masami.
Jest taki fragment tutaj przytoczony z raportu polskiego wywiadu, że nawet na broszury komunistyczne, na ulotki komunistyczne, na gazetki komunistyczne zużywany był, kupowany w Japonii papier na banknoty. Była taka bida z papierem w Sowietach, że nie mieli na czym drukować, no to wzięli po prostu papier banknotowy cudownej jakości i drukowali na tym te swoje paskudne materiały. Bo wiedzieli, że muszą oddziaływać na świadomość i tym tak naprawdę wzmacniali atmosferę wojny domowej, wskazując kolejnych wrogów, których trzeba dopaść i których trzeba zniszczyć. I tak naprawdę ta wojna domowa właśnie była w pewnym sensie w cudzysłowie, bo to nie była wojna domowa na zasadzie biali, czerwoni, jak to było potem przedstawiane mojemu pokoleniu w szkole, tylko to była wojna bolszewików ze wszystkimi o utrzymanie władzy za wszelką cenę. Także nie da się zrozumieć tego czasu i bolszewii bez książki Lenin Jana Ferdynanda Osendowskiego. Znaczy to jest w ogóle podstawowa lektura dla każdego, jak powiem, i tym, którzy się zajmują służbami w tym czasie i geopolityką. Bez tej książki po prostu nie da się doskonale tego zrozumieć. Proszę Państwa, chciałem bardzo podziękować za udział szacownych gości, zaczynając od generała Andrzeja Kowalskiego, pana Pawła Potrockiego i Dominika Smirgały i Państwu za cierpliwość, wszystkim tym też, którzy dotrwali przed ekranami swoich komputerów. Następna debata będzie miała miejsce w lipcu. Oddacie się Państwo dowiedzą z social mediów i strony internetowej Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję uprzejmie i dobranoc z Panem Bogiem.